Profesor Kabecki mówił. Otwieram posiedzenie po przerwie. Co? Bardzo proszę, czy państwo potrzebujecie jeszcze raz przeczytanie tej poprawki? Czy są jeszcze jakieś wątpliwości, uwagi? Czy nie ma sprzeciwu wobec przyjęcia jej? Nie ma sprzeciwu. Poprawka została przyjęta. I teraz ja mam tutaj uwagę, bo pani dyrektor sprawdziła jednak kwestię tego... Tak, wskazanie ministra właściwego było do spraw budżetu. Do spraw budżetu. I tak proponujemy, żeby zostało. To próbowaliśmy tutaj wyjaśnić. W ustawie o działach administracji rządowej jest wskazanie, że właściwym do zarządzania długiem publicznym jest minister właściwy do spraw budżetu. Tak. W związku z tym proponujemy o wrócenie do tej wersji jest pierwotnej. Jest sprzeciw wobec powrotu tam do zapisu. To było w zmianie pierwszej i w zmianie... Tylko w tej, nie, było jeszcze w jednej chyba, czy tylko w pierwszej było? A, nie, w zmianie drugiej tutaj też jest. Czyli tutaj powracamy do zapisu minister właściwy do spraw budżetu, tak jak było w projekcie. Czy jest sprzeciw? Nie ma. Przepraszam, ale dziękujemy bardzo, że pani dyrektor sprawdziła, bo popełnilibyśmy błąd niestety, tak, zbyt szybciutko decydując. Dobrze, czyli co? Czyli teraz dalej. Na której zmianie myśmy skończyli? Pani przewodnicząca? Tak, bardzo proszę. Jeżeli pani przewodnicząca pozwoli, bo rozumiem, ta poprawka została przyjęta do tego ustępu 4. Tak. Ale to tak, trzeba byłoby jeszcze powiedzieć o tej konsekwencji, że konsekwencją przyjęcia tej poprawki, tak jak tu w trybie roboczym zostało ustalone, powinno być, znaczy państwo, skreślenie czy rezygnacja ze zmiany w artykule 8 ustęp 1. Dlatego, że ta poprawka ją konsumuje, tak, czyli byłoby tak, to powtórzenie. Więc trzeba byłoby wrócić z powrotem do rozpatrywania zmiany pierwszej jeszcze To znaczy nie, bo ja się mogę chyba zapytać, czy jest sprzeciw wobec przyjęcia tej poprawki, której konsekwencją będzie wykreślenie zmiany pierwszej. Tak? To chyba załatwia sprawę. Czy jest sprzeciw? Nie ma. Bardzo proszę, czyli teraz przechodzimy do zmiany piątej, tak? Nie, co ja plotę. Uwagi do punktu piątego ewentualnie. Czy są jeszcze uwagi do tej zmiany drugiej? Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne. Pani przewodnicząca, tak, do ustępu 6, to już konsekwentnie byśmy tutaj przyjęli pełną nazwę ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Tak jest, tak. Oraz tutaj mamy wątpliwość, ten fragment ostatni o wartości nominalnej wskazanej w tej uchwale, to tutaj również po tej poprawce ten fragment wydaje się być zbędny, ponieważ no, z ustępu 4 będzie wynikać właśnie, jaka będzie wartość nominalna tych papierów wartościowych. Czy co będzie zbędne? Fragment na końcu ustępu 6 o wartości nominalnej, wskazanej w ustawie. W uchwale, przepraszam. Proponowalibyśmy skreślić. Dziękuję. Czy jest sprzeciw wobec wykreślenia tej ostatniej części zdania w ustępie 6? Nie widzę, zmiana została przyjęta. Czy są jeszcze uwagi do tej zmiany drugiej? Biuro Legislacyjne. Bardzo proszę. Kolejne uwagi do ustępu 7. Tutaj proponowalibyśmy doprecyzować. Taki fragment. Warunki emisji skarbowych papierów wartościowych na cel, o którym mowa w ust 1. Papierów wartościowych przed oraz, tak? Tak, przed oraz. Na cel, o którym mowa w ust 1. Oraz sposób już dalej bez zmian. Czy jest? Dziękuję. Bardzo proszę, pani poseł. Drobną uwagę, czy tam jest potrzebny przecinek przed warunki? Tak, czy ja mam tylko jakieś przeczulenie na tym punkcie? Zbędny jest chyba, prawda? Bo ja mam podobne bardzo. Przepraszam. Czy co, to przepraszam. Co? Wiedzieli, że i tak by poprawili ten przeciw. Czy jest sprzeciw wobec zmiany zaproponowanej przez Biuro Legislacyjne? Nie. Bardzo proszę, Biuro, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. My tutaj dyskutujemy, to jest trochę obcy nam temat, jeśli chodzi o obligacje i emisję papierów wartościowych, czy takie papiery są emitowane na jakiś konkretny cel, czy po prostu są emitowane. Aha, to tego ja nie potrafię. To nie są walory celowe. One potem są przeznaczone na cel, ale emitowane są tak jak cały dług publiczny na podstawie przepisów ustawy o,
o finansach publicznych, one nie są celowe, tak? To nie są papiery wartościowe celowe. Więc one nie mogą być emitowane na cel. One po emisji mogą być przeznaczone na określony cel. A nie emitowane na ten cel. Tak. Dobrze, to dziękuję bardzo za tę uwagę. Czy są jeszcze jakieś uwagi do ustępu 7? Nie ma ustępu 8, czy są uwagi? Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne. Pani Przewodnicząca, dziękuję uprzejmie. Tutaj do ustępu 8 proponowalibyśmy we wprowadzeniu do wyliczenia skreślić wyraz w szczególności, ponieważ wydaje się, że zgodnie z ustępem 7 minister ma określić wszystkie warunki emisji. Ponadto w ustępie 10 wyłączone jest stosowanie przepisów ustawy o finansach publicznych regulujących tą kwestię. Następnie w ustępie 8 punkt 4 tam jest cenę i sposób jej ustalenia. To wydaje nam się, że spójnik i powinien być zastąpiony spójnikiem albo, więc albo zawiera albo cenę, albo sposób ustalenia tej ceny. I to wszystkie uwagi do ustępu 8. Dziękuję. W szczególności. No a jak nie może się zdarzyć jakiś przypadek, że coś jeszcze trzeba będzie tam zawrzeć? Bardzo proszę, pani dyrektor. Ministerstwo Kultury nie jest może kompetentne w zakresie określenia warunków listu emisyjnego, ale chciałabym zwrócić uwagę, że dokładnie takie samo sformułowanie, też w szczególności, też określenie ceny i sposobu jej ustalania jest zaprojektowane w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych, który dokładnie ma taki mechanizm też właśnie przekazywania obligacji na finansowanie tego funduszu. Ja bym to też zostawiła dla bezpiecznie jest zostawić to sformułowanie zaproponowane. Tutaj widzę, że jest zgoda. A czy tam jeszcze były, jeszcze przepraszam, to te pozostałe uwagi, bo tu widzę, że nikt nie zgłasza chęci wykreślenia tego określenia w szczególności, tylko jeszcze tam były jakieś drobne uwagi takie, to gdyby pan mógł powtórzyć? W punkcie 4, pani przewodnicząca, kwestia spójnika, tam jest cenę i sposób jej ustalenia, proponujemy spójnik albo. Dziękuję. Dlaczego? Nie, dlaczego? Nie, niech będzie, niech będzie, niech będzie. Dobra, czy coś jeszcze jest do tego punktu 8? Nie. Tu widzę, że chyba, że ktoś z państwa posłów taką wolę zgłosi tych propozycji, ale nie widzę. Widzę, czy jest sprzeciw wobec przyjęcia tego ustępu w takim razie bez zmiany. Nie widzę. Ustęp 9. 10. 11. Czy są jeszcze jakieś uwagi do zmiany drugiej? Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia jej wraz z tymi propozycjami Biura Legislacyjnego i z przyjętymi poprawką? Nie widzę. Artykuł 2, czy są uwagi? Nie widzę. Czy jest sprzeciw wobec jego przyjęcia? Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia ustawy w całości? Nie widzę. Ustawa została przyjęta i tak zostanie zarekomendowana Wysokiej Izbie. Pozostaje nam ustalenie posła sprawozdawcy. Pani poseł wnioskodawcy gdzieś nie ma teraz w tej chwili? Pani poseł? Pani poseł, ale ja proponuję panią poseł Anitę Czerwińską, czyli posła wnioskodawcę, zwyczajowo, tak jakby było, żeby była sprawozdawcą komisji. Czy są jakieś inne kandydatury? Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia mojej propozycji? Nie widzę, czyli posłem sprawozdawcą zostaje pani poseł Anita Czerwińska. To wyczerpaliśmy tym sposobem porządek. Dziękuję państwu za pracę. Dziękuję państwu za pracę i zamykam posiedzenie komisji. A następna komisja, nie wiem, której. Za 5 minut przerwy, to i tak jest. Już jest pan poseł Mosiński.